Cześć, dzień dobry. Witam w dniu przerwy Vuelty 2023. I w dniu przerwy należy zadać pytanie, czy ta Vuelta jest przeklęta. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Zatem jesteśmy po 9 etapach wyścigu dookoła Hiszpanii. No i to był trudny czas i trudny tydzień, bo wiele się działo ciekawego od strony sportowej, ale wiele działo się też nie najlepszego od strony po części organizacyjnej, a po drugie zdecydowanie było tutaj sporo pecha, sił natury spowodowanych zmianami klimatu, ale też dodatkowych działań sił trzecich osób, ponieważ były nawet próby sabotażu wyścigu przez różne siły, czy to Katalończyków domagających się niezależności, czy też innych osób. Tak czy inaczej, wyzwań przed organizatorami Vuelty jest bardzo dużo, chyba nawet więcej niż gór, które czekają na kolarzy. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się bardzo niefortunnie od tej niefortunnej czasówki drużynowej. Oczywiście czas leci i w obecnych czasach trudno jest pamiętać albo nadążać za tym, co było tydzień temu, ale przypomnijmy, jazda drużynowa na czas ulicami Barcelony zaplanowana tak, aby najlepsze drużyny finiszowały w pięknym świetle zachodzącego słońca. Z powodu burzy okazało się, że nie tylko warunki były nierówne, to znaczy, no ale tak to bywa właśnie w czasie jazdy na czas, że jedni jadą po suchym, jak drużyna DSM, inni jadą po mokrym, jak najlepsze drużyny zeszłorocznego wyścigu. No to jednak właśnie burza spowodowała, że ostatnie drużyny, Jumbo, Quickstep, Emiraty, jechały po ciemku, w strugach deszczu, po mokrej nawierzchni jechały po ciemku. Co więcej, tam kolarze w ogóle jeszcze musieli przemieścić z mety etapu do hotelu w ruchu ulicznym po ciemku. To był absurd, tak? To wypaczyło rywalizację. Pewnie długoterminowo to nie będzie miało dużego wpływu. Chociaż Laurens de Plus musiał się wycofać z powodu odniesionej kontuzji przez te warunki, w jakich musieli rywalizować. No i to położyło, nomen omen, cień! To położyło cień, ta ciemność położyła cień na wyścigu, na początku wyścigu. Co więcej, drugiego dnia to trzeba było zneutralizować, no puścić kolarzy, niech przejadą, no bo jest kontrakt z miastem. Są kibice przy ulicach i tak dalej, i to trzeba było zneutralizować, bo w takich warunkach rywalizacja nie miała sensu. Następnego dnia również z powodu gwałtownych ulew zneutralizowano końcówkę i zneutralizowano również końcówkę etapu 9, gdzie tam miał być stromy podjazd, taka typowa dla Vuelty ścianka. Przed nim jednak przegibek, kawałeczek zjazdu, zanim mieli dojechać do tej ścianki, no i tam zeszła błotna lawina, no i ściganie byłoby niebezpieczne, ale zneutralizowano, wszyscy wiedzieli o tym już wcześniej, odpowiednio wcześniej, więc to była dobra decyzja. Mówiłem o tych próbach dywersji i rozrzucano pineski, co się zdarza niestety, na Vuelcie to się zdarzało wcześniej. W poprzednich latach była taka edycja Vuelty, gdzie cała czołówka zaliczała straty, to być może jakby pozbawiło Cadela Evansa szans na wygranie wyścigu. W tym roku te pineski również były na jednym z pierwszych etapów, ale również służby operacyjne, policja czy jakaś służba bezpieczeństwa hiszpańska powstrzymała de facto zamachowca, który chciał wjechać samochodem w peleton. To już jest naprawdę gruba sprawa. I tutaj tak naprawdę no, wspominam często o kwestiach związanych z klimatem i to jest wyzwanie, z którym oczywiście organizatorzy wyścigów muszą się mierzyć, to znaczy zmiana klimatu. No i na Vuelcie w kraju najbardziej wysuniętym na południe, który zmaga się
odczuwa już efekty globalnego ocieplenia. Stąd no, mamy, nie wiem, ceny owoców czy zaburzenia w dostawie owoców i świeżych warzyw do środkowej czy północnej Europy, czyli do nas, no to kraje południa cierpią bardziej z powodu zmian klimatycznych. No i te wszystkie zaburzenia, które obserwujemy w tym roku na Vuelcie, tak, to jest efekt zmian klimatu. Natomiast warto wspomnieć również o no, bezpieczeństwie publicznym. Wyścigi kolarskie są bardzo specyficznym sportem, który no, jest de facto sportem outdoorowym, który prowadzi przez wiele kilometrów, każdy etap to jest wiele kilometrów trasy, prowadzi przez kolejne miejscowości i zabezpieczenie tego jest, no, naprawdę to jest gigantyczne wyzwanie. No i mieliśmy te sytuacje różnego rodzaju zamachów w Europie, różnych napięć w Europie. I ja, szczerze mówiąc, co roku śledząc, bo gdzieś tam, myślę, że troszkę ponadnormatywnie interesuje się jakąś polityką, to śledząc, co dzieje się w Europie, szczerze mówiąc, na przykład przed każdym Tour de France tak naprawdę, no jestem bardzo zaniepokojony. To znaczy fakt, że do tej pory nie mieliśmy jakichś poważnych wydarzeń przy okazji Tour de France, no bo Tour de France jest tym najbardziej eksponowanym wyścigiem kolarskim, największym za jego widownią, to jest albo cud, jeśli ktoś wierzy w cuda, albo francuskie służby są faktycznie na tyle skuteczne, że są w stanie, tego typu działania no, jakby gasić w zarodku. I na Tour de France to, o czym słyszymy, to są protesty rolników, to są protesty ruchów typu, nie wiem, żółte kamizelki i tak dalej. Natomiast no, realnie tak duże zgromadzenia to jest bardzo dobre i też samo wydarzenie sportowe. To jest bardzo dobre miejsce, znaczy dobre w cudzysłowie, tak? To jest dogodne miejsce do przeprowadzenia jakiejś akcji no, terrorystycznej, nazwijmy to po imieniu, która zyskałaby bardzo duży rozgłos, bo to wszystko jest w otwartym terenie. I no, a Hiszpania jest krajem specyficznym, gdzie jednak poszczególne narodowości mają silną swoją własną tożsamość. Oczywiście wiele słyszało się o Baskach. To był głośny konflikt. Obecnie swoją tożsamość i o swoją niezależność walczą Katalończycy i no, próbują wykorzystać imprezę sportową nie tylko do pokojowej manifestacji, ale jak widać również do bardziej radykalnych działań. I to jest kolejne wyzwanie. No i właśnie oglądając takie imprezy, też warto o tym kontekście pamiętać. Wracając jeszcze do klimatu, to taka klamra, znaczy dygresja, natomiast no, było realnie takie zagrożenie na tym wyścigu, które pokazuje kolejny element, kolejne wyzwanie, z jakim organizatorzy muszą się mierzyć. Na koniec jeszcze kwestia znów pogodowa, to znaczy przed dniem przerwy, korzystając z dnia przerwy, peleton przemieszcza się z południa do środkowo-północnej Hiszpanii, no i był lot samolotem, no i też musieli wylądować na innym lotnisku, znaczy w Madrycie, ze względu na zachmurzenie, deszcz i przejechać jeszcze kawałek samochodami, w związku z tym po trudnym, tym zneutralizowanym etapie dodatkowo to wszystko było bardziej skomplikowane, to też wpłynie na regenerację zawodników. No, to by było tyle tych kwestii właśnie pozasportowych, choć mających wpływ na przebieg rywalizacji. Natomiast co do samego wyścigu, no to mamy specyficzną sytuację, bo mamy drużynę, która absolutnie dominuje. To, co robią kolarze Jumbo-Visma, póki co, no, mamy za sobą 9 dni, to jest bezprecedensowe w tym momencie.
to przypominają się czasy wczesne lata 90. Ekipa Javis Ballon i to ich słynne zwycięstwo na strzale walońskiej. Póki co ekipa Jumbo-Visma, mimo że mieli trudności na tej przedziwnej drużynowej czasówce, gdzie Vingegaard miał defekt, co też tak nie bardzo widzieliśmy, bo było ciemno, to poza tym drużyna Jumbo-Visma robi absolutnie co chce. Wygląda to tak, jakby drużyna Jumbo-Visma no, mogła sobie pozwolić na komfort wybrania zwycięzcy tego wyścigu. Oczywiście jesteśmy po 9 dniach, największe trudności są dopiero przed kolarzami, ale w tym momencie siła tej drużyny, siła ich liderów jest no, poza kategoriami. Mają lidera Sepakusa, który pewnie nie wygra tego wyścigu ostatecznie. Mają Vingegaarda, który wydaje się być w bardzo dobrej formie. Mają Roglicza, który prezentuje wszystkie najlepsze cechy, jakie do tej pory Roglicz prezentował, to znaczy jest mocny, ale równocześnie dynamiczny. Mają genialnych pomocników, którzy są w top formie. No i oni robią z tym wyścigiem co chcą. Wysyłają sobie kolejnych zawodników do ucieczek, no w tym Sepakusa. Kontrolują tempo, są w stanie szachować Evenepoela, zmuszać go do wysiłku, prowokować go do agresywnej jazdy, a koniec końców, no robią co chcą. Chociaż oczywiście, no Evenepoel wygrał etap, był liderem, wyglądało to dla niego naprawdę bardzo dobrze, ale na większym podjeździe do Havelange, no już tak dobrze dla Evenepoela nie było. Zaliczył tam gorszy dzień, sam powiedział, jeśli to był mój gorszy dzień, to wszystko jest w porządku, ale w tym momencie musząc kontrolować trzech rywali z Jumbo-Visma i musząc oprócz tego patrzeć no jednak na innych zawodników, jak Mas, jak Ayuso, jak Almeida, jak młodzież, która gdzieś tam czai się za plecami, to trudno sobie wyobrazić, żeby Evenepoel był w stanie sobie tutaj poradzić. No, dominacja Jumbo-Visma jest w tym momencie przytłaczająca. Był nowy młody lider, wielka nadzieja francuskiego kolarstwa, Lenny Martinez, syn Miguela Martineza, który jedzie bardzo dobrze. Był przez 2 dni liderem. Nawet jeśli stracił koszulkę na rzecz Sepakusa, po tym jak trochę stracił na Chorée de Cathy, czyli tej bardzo stromej, jednej z bardzo wielu bardzo stromych ścianek. To jedzie bardzo dobrze. Warto podkreślić, że tutaj Lenny Martinez, który ma 20 lat zaledwie, Chorée de Cathy pojechał tempem młodego Vincenzo Nibalego, który wygrywał ten wyścig. To jest bardzo duży potencjał, nawet jeśli ten potencjał no, jest przytłumiony i przytłoczony przez performance drużyny Jumbo-Visma, ale wszystko jest przytłumione i przez performance drużyny Jumbo-Visma. Także tutaj no, Lenny Martinez, to nie chodzi o jakiś nadmierny hype związany z tą postacią, bo wszyscy czekają, Francuzi najbardziej, ale wszyscy czekają na kolejnego wielkiego Francuza, głównie dlatego, że chcemy jako fani, ale też komentatorzy również kolarstwa, wszyscy chcą, żeby to było jak najciekawsze, żeby tych mocnych zawodników było jak najwięcej. W związku z tym, kiedy pojawia się wielki talent, albo duży talent, albo zawodnik po prostu z potencjałem, to wszyscy się tego chwytamy, no i kibicujemy. Zwłaszcza jeżeli, no, jeśli o mnie chodzi prywatnie, no to Lenny Martinez, mam duży sentyment do tego nazwiska, bo miałem okazję kilkanaście lat temu już zamienić parę zdań z Miguelem Martinezem, z jego ojcem, który był wybitnym zawodnikiem kolarstwa górskiego. Swoją drogą w kategorii młodzieżowej Miguel Martinez był jednym z największych rywali
Cadela Evansa. Miguel próbował przejść na szosę, nie powiodło mu się to za bardzo, nie osiągnął sukcesu. No, wygląda na to, że jego syn tutaj sobie radzi zdecydowanie lepiej, więc no, warto obserwować, ale oprócz Lenego Martineza jest jeszcze Keanu Itebrecht z Bory, młody, kolejny młody wielki Belg, Belgowie tak jak Francuzi czekają, no chociaż właśnie oni już mają Evenpoola, który wygrał wielki tour. Francuzi czekają na to o wiele dłużej, a Brooks no, ma podobno gigantyczny potencjał. No i na razie jedzie bardzo dobrze, choć właśnie znów tutaj ekipa Jumbo Visma przytłacza troszkę i przyćmiewa jazdę Brooksa. Także tak to wygląda. No, mieliśmy oczywiście uciekinierów Andreasa Krona, Lenarda Kemne na tym zneutralizowanym etapie. Mieliśmy ten zaskakujący finish Jeffrey'a Soup i to jest piękna historia, kiedy ten pomocnik, który zaczął wygrywać dość późno w swojej karierze, ma etap wielkiego turu. Wspaniała sytuacja. Dwa znakomite finisze Kadena Grovesa. No, drużyna Alpecinu jest ekstremalnie skuteczna, zwłaszcza przy nie najwyższym budżecie. Robią świetne rzeczy i Kaden Groves. No, dwa wygrane etapy sprinterskie w wielkim turze. Nawet jeśli to jest Vuelta, w sensie ta stawka sprinterów nie jest tak wybitna jak na Tour de France czy na Giro, to wciąż są to dwa sprinterskie etapy i to jest duża rzecz. Także tak to wygląda. Pewnym zaciekawieniem patrzę na to, co się wydarzy w kolejnych dniach. No a w kolejnych dniach mamy we wtorek indywidualna czasówka w zasadzie płaska. No i to jest, jeśli Evenpool gdzieś ma budować przewagę nad kolarzami Jumbo Visma, to tam. Ja jestem ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, jaka faktycznie jest obecnie forma na czas Primoża Roglicza. A po drugie, w kontekście ewentualnych planów walki Evenpoola w Tour de France, czy za rok, czy kiedyś, no to na płaskiej czasówce zobaczymy, jak w porównaniu z mistrzem świata Evenpoolem i mistrzem olimpijskim Rogliczem ma się Vingegaard, który no zdemolował wszystkich podczas czasówki na Tour de France, ale pamiętajmy, że ta czasówka w tym roku na Tour de France była de facto czasówką, jeśli nie górską, to przynajmniej mocno górzystą. Tam było 500 metrów przewyższenia, były techniczne zjazdy i podjazd, na którym Vingegaard wykazał się tym, czym Vingegaard wykazywać się potrafi najlepiej. W związku z tym to będzie tak naprawdę bardzo duża weryfikacja możliwości Vingegaarda. No tym bardziej, że mamy tutaj oprócz Evenpoola mamy Gannę. Jeśli chodzi o Gannę, to też ciekawa rzecz. Ganna tutaj próbuje swoich sił w sprintach, czym nas nieco zaskoczył. No ale z drugiej strony jego kolega z drużyny wygrywał, z włoskiej reprezentacji wygrywał etapy na Giro d'Italia. W związku z tym, dlaczego Ganna nie miałby próbować, szczególnie gdy no tutaj właśnie grono sprinterów nie jest takie super mocne. Ale właśnie mamy Gannę, rekordzistę świata w jeździe godzinnej, mamy Evenpoola, mistrza świata w jeździe na czas aktualnego, no i mamy Vingegaarda. I to będzie naprawdę ciekawa konfrontacja. No bo drugi główny akcent tego tygodnia to jest piątkowy etap przez Pireneje, jeden z królewskich etapów, jeśli nie najbardziej królewski, jeśli nie po prostu królewski etap tegorocznej Vuelty przez Pireneje, dość krótki, ale z metą na Tourmalet i tutaj Vingegaard jest po prostu faworytem, bo to jest jego teren, to jest wysokość, to jest długi podjazd. No i stawiałbym, że on będzie liderem, biorąc pod uwagę, że z drugiej strony właśnie do Sepakusa powinien swojego kolegi z drużyny powinien odrobić na czasówce bez problemu. Oprócz tego w środę mamy taką klasyczną vueltową ściankę do mety Laguna Negra. Czwartek, etap dla sprinterów.
Sobota, ciężki etap górski z metą na podjeździe, ale największe trudności są w pierwszej i środkowej części etapu. Podjazd do mety nie tak intensywny, w związku z tym to raczej szansa dla uciekinierów. No i niedziela to taki typowo górzysty etap klasykowy, czyli raczej dla ucieczki. Także tak zapowiada się ten tydzień, czyli drugi tydzień Vuelty 2023. Emocje myślę, że nieco opadły, to nadzieja, że Evenepoel poradzi sobie z kolarzami Jumbo Visma, jest nadzieją taką prosportową, to znaczy, że chcielibyśmy wszyscy, aby coś się wydarzyło, ale realnie trudno sobie to wyobrazić. No chyba, że z jakiegoś powodu Evenepoel będzie absolutnie najlepszą wersją siebie, taką, której jeszcze nigdy nie widzieliśmy wejdzie na poziom, którego do tej pory nie prezentował. To jest jedyna szansa dla tego wyścigu. Oczywiście, jeśli pojedzie dobrze czasówkę, to te nadzieje, no bo on powinien. Realnie patrząc na wyniki z różnych etapów jazdy na czas, czy z czasówek mistrzowskich, to tak, Evenepoel powinien powiększyć przewagę, bo ona to jest marginalna. W zasadzie wszyscy Roglic, Vingegaard i Evenepoel w zasadzie są na zero. To Evenepoel po tej czasówce powinien powiększyć przewagę nad swoimi rywalami w klasyfikacji generalnej. Natomiast no, na Tourmalet znów powinien ją stracić. I tak to będzie wyglądało. No i Tourmalet, a w dalszej kolejności Angliru powinny sprawić, że zwycięzcą tego wyścigu powinien zostać ktoś z Jumbo-Visma. To jest największe prawdopodobieństwo. No ale pamiętajmy, że to jest sport i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Pamiętajcie codziennie przed południem zapowiedzi i podsumowania na Facebooku. Shorty prawie codziennie. Miałem troszkę problemów zdrowotnych, więc nie byłem w stanie wrzucać ich codziennie, ale co do zasady shorty wieczorami na YouTubie też są. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.